Dzisiaj mówimy raczej, proszę Państwa, nie o Krawczyku, tylko o tych Żydach, ulica Sienna. Nam po prostu przeszkadza Radio Maryja, bo tak. Przeboje Krawczyka puszczają. Przeboje Czerwony Gitar puszczają. Ja mówię, przepraszam bardzo, co to ma wspólnego? Nie dość, że tej polityki pełno, no to jeszcze coś tam wyjaśniał, ale Krawczyk. Tutaj są tematy poważniejsze jakieś. Brutalne radio, prawda? Brutalne radio. Tematy brutalne. Jeszcze można było mieć jakąś jasną wizję przyszłości, no to gdzieś po 50 roku pewnie to już nie było za duże pole do działalności, do aktywności, do decyzji o swoim losie, jeśli chodzi o społeczność żydowską. No tak, tak podpowiadałby nam stereotyp, ale on nijak się ma do rzeczywistości. Otóż na początku lat 50. Polska była głównym centrum wydawniczym książek w języku jidysz. W Polsce głównym centrum, jeśli chodzi o całą Europę? Jeśli chodzi o cały świat, to znaczy liczba książek w jidysz wydawanych w Polsce jak najbardziej porównywalna jest z liczbą książek w jidysz wydawanych w Stanach Zjednoczonych. Różnica polega na tym, że w Polsce mieszka trochę ponad 70 tysięcy Żydów, w Stanach Zjednoczonych mieszka prawie 6 milionów Żydów. No to skala jest nieporównywalna. Jest jeszcze inna różnica, a mianowicie w Polsce za instytucje żydowskie płaci państwo. Tutaj chcieli, wiesz, z Polski Amerykę zrobić. Nie da się, to nie jest Anglo-Ameryka Białystok. Warszawa to jest, ja wiem, wyniszczanie się wzajemne, nienawiść. Tak oceniają, krytykują. Ja mówię, że co jeden człowiek, kto pasowałby tutaj do szpitala pobytu dziennego, psychiatrycznego na Grudzińskiej 6, tego jest sporo w Warszawie. Z dzieci wynauczą. Nie krytykuj, nie oceniaj, a mów o ciebie. Najczęściej jest tak, że nikt tego nie robi. Bo ludzie krytykują, nie mówią od siebie, bo jest psychologia tłumu, to co mówi sąsiad, to co mówi sąsiadka i się tym sugerują, oceniają tym wzrokiem, góra, dół, lewo, prawo, zgodnie z tym swoim rzymskim krzyżem katolickim, oceniają siebie i udają, wiesz, Amerykanów, a to sorry, a to okej. Okay. A ta co? Szpaki się, gapi się jak szpaków gnat, gapi się na Biblię i nie wie, co to jest. To w Ameryce to... Ameryka na Biblii stoi, prezydent rękę na Biblii kładzie, a tutaj na czym? To nie jest tak, że Polska Ludowa nie cieszyła się poparciem setek tysięcy albo milionów etnicznych. Ale ono stopniowo malało właśnie z każdym rokiem. Wręcz przeciwnie, ono właśnie rosło. To zależy pewnie, jak to mierzyć, bo oczywiście wiece były pełne maszerujących. Oczywiście wyniki referendum w 1946 roku zostały sfałszowane, ale wiemy, jakie były prawdziwe wyniki, które potem władza ludowa, Urząd Bezpieczeństwa fałszował. I okazuje się, że już na poziomie tego czerwca roku 1946 poparcie dla władzy polskich komunistów przekraczało 1/4. To było mniej więcej 27%. To jest wynik mniej więcej porównywalny z wynikiem sanacji w 1928 roku, w czasie ostatnich demokratycznych wyborów. I to jest taki wynik, którego no i dzisiaj nie powstydziłaby się chyba żadna partia polityczna. Gdyby jakaś partia polityczna zdobyła 27% głosów. Oczywiście mamy do czynienia z sytuacją, kiedy większość społeczeństwa nie popiera komunistów. Ale mamy też do czynienia z sytuacją, kiedy coraz to nowe reformy społeczne, reforma rolna, industrializacja kraju, rewolucja oświatowa, rozbudowa systemu ubezpieczeń społecznych sprawiają, że coraz większe grupy społeczeństwa wstępują do partii albo też do organizacji satelickich. Kiedy powstaje Polska Zjednoczona Partia Robotnicza pod koniec roku 1948, to liczy ona prawie półtora miliona członków i oczywiście 98% z nich to są etniczni Polacy. Mamy oczywiście reprezentantów różnych mniejszości narodowych, w tym również garstkę Żydów, ale tak naprawdę jest to partia polska, kierowana przez polskie kadry i absolutnie będąca związana z dużymi sektorami społeczeństwa aktywnie popierającymi nowy reżim komunistyczny. Na
nasze wyobrażenie lat 50. podtrzymywane również przez polskie kino, przez taki popkulturowy przekaz historyczny, to są więzienia pełne żołnierzy AK-owskich, a więźniowie by torturowani, nad którymi znęcają się właśnie by żydowscy aktywiści z Ubecji. To jest chyba ten najsilniejszy stereotyp, który, jak rozumiem, jest pan gotowy rozbić. Znaczy, absolutnie nie chcę w najmniejszym stopniu banalizować tragedii polskiego stalinizmu. Chociaż oczywiście ten stalinizm był znacznie bardziej łagodny niż stalinizm w innych krajach bloku. Oczywiście, nie wiem, kiedy w 1956 roku otwierają się więzienia, amnestia obejmuje 30 tysięcy więźniów politycznych, oczywiście wykonano przez cały okres, nie wiem, od roku 1944 do 1956, to powiedzmy ponad 3,5 tysiąca wyroków śmierci. Natomiast powstaje pytanie, jaka była w tym rola, sądzę, że pani w tym kierunku zmierza, mniejszości żydowskiej. No więc po pierwsze, absolutnie zdecydowana większość polskich Żydów nie miała nic wspólnego z ruchem komunistycznym. W tym okresie 1944-1949 istniało 11 bardzo różnych partii politycznych, żydowskich partii politycznych. Żydzi mogli tworzyć własne partie polityczne i były to partie reprezentujące całe spektrum postaw politycznych od skrajnej lewicy po skrajną prawicę. W zasadzie również te ugrupowania skrajnie prawicowe nie podlegały jakimś represjom natury policyjnej. Najsilniejszym obozem politycznym niewątpliwie byli syjoniści, tylko pamiętajmy o tym, że syjoniści dążyli przede wszystkim do wyjazdu z Polski celem udania się do Palestyny, potem państwa Izrael, a więc liczba syjonistów zmniejszała się, a tym samym oczywiście rosła liczba komunistów. Przy czym to jest taka rzecz, którą bardzo wiele osób nie rozumie, sądząc, że zapewne żydowskie życie polityczne polegało na tym, że Żydzi o poglądach lewicowych popierali partie lewicowe, a Żydzi o poglądach prawicowych być może popierali nawet polską opozycję antykomunistyczną. Otóż wszystkie żydowskie partie polityczne, jakie istniały po wojnie, popierały władzę komunistyczną, aczkolwiek zdecydowana większość Żydów nie była komunistami. Dlaczego mniejszość żydowska popierała władzę komunistyczną? Ponieważ uważała, że polscy komuniści stanowią jedyną skuteczną zaporę wobec zagrożenia ze strony polskich antysemitów. W latach 44-47, a więc już po wyzwoleniu Polski przez Armię Czerwoną, w różnych okolicznościach ginie przynajmniej 700 Żydów. I duża grupa z nich została zamordowana przez tak zwanych żołnierzy wyklętych, którzy utożsamiali władzę komunistyczną z władzą w cudzysłowie żydowską. To jest tak obolała kwestia w naszej pamięci historycznej, że się tutaj czuję, jak wykonując taniec na lodzie, uważając na każde słowo, jak tu zapytać i o co zapytać. Ciekawa jestem, na ile dostępne są różnego rodzaju archiwa, materiały, dokumenty, wspomnienia, raporty. Na ile to wszystko, o czym pan mówi, by tak naprawdę od dawna by można było zbadać, czy mieć świadomość i być może przeciwdziałać powstaniu różnego rodzaju upraszczających, ale jednak fałszujących rzeczywistość mitów. Powiedział... Czy to było trudne? Czy to wszystko, do czego pan doszedł, o czym nam pan teraz opowiada, czy trudno jest dotrzeć do tych danych? Absolutnie nie. Nie ma żadnych, czy prawie żadnych ograniczeń, jeśli chodzi o dostęp do archiwaliów. Natomiast powstaje pytanie o to, jakie treści w obiegu edukacji historycznej są upowszechniane, a jakie nie. No i tutaj powracamy do kwestii Instytutu Pamięci Narodowej i tej kwestii, że nie odzwierciedla on pluralizmu światopoglądowego polskiego społeczeństwa. Ale zaraz, mówimy o faktach, a nie o światopoglądzie. No tak, ale... To znaczy, że IPN fałszuje jakieś dane? Rozumiem, że IPN bada się, zajmuje się badaniem rzeczywistości, zawsze, a nie szerzeniem światopoglądu. Zawsze, jeśli jest realizowana jakaś polityka historyczna, to ona polega na tym, że mówimy o rzeczach, które nie miały miejsca i nie mówimy o rzeczach, które miały miejsce. To jest
jest istotą polityki historycznej. Inaczej nie byłaby potrzebna żadna polityka, inaczej po prostu historycy uprawialiby naukę. Innymi słowy, nie wiem, mógłbym wymienić kilkanaście tematów, które no, nigdy nie zostaną podjęte albo nigdy nie zostaną podjęte w sposób niezideologizowany przez Instytut Pamięci Narodowej. Mówię o Instytucie Pamięci Narodowej, ponieważ jest to największa w Polsce instytucja edukacji historycznej. Czy już teraz chyba będziemy mogli pomału mówić spokojnie o programie nauczania historii w szkołach publicznych, bo już wiemy, już znamy założenia reformy, że to jest program bardzo polonocentryczny. Polska jest centrum wszelkiej narracji. On w zasadzie zawsze taki był. Natomiast pyta się mnie pani o to, dlaczego pewne rzeczy się nie przebijają, ponieważ no, istnieje brak zainteresowania pewnymi treściami. Podam... Ale to teraz ciężki czas dla pana, bo to brak zainteresowania zamieni się w blokadę. Można uprawiać naukę, powiedziałbym, na różnych poziomach. I tutaj w Polsce nie istnieje jakikolwiek problem cenzury. Natomiast istnieje, powiedziałbym, problem, jakie treści wchodzą do głównego nurtu obiegu informacji edukacyjnej, a jakie są marginalizowane. Podam jeden z takich przykładów. W roku 2013 pokazany był w polskiej telewizji film Nasze matki, nasi ojcowie. Taki film, gdzie w marginalny sposób pokazana była wroga postawa Armii Krajowej w stosunku do Żydów szukających schronienia w polskich lasach w okresie likwidacji gett przez hitlerowców. Otóż już w połowie lat 80. dwaj pochodzący z Polski izraelscy historycy, Izrael Gutman i Szmuel Krakowski, opublikowali w Nowym Jorku taką książkę Unequal Victims, nierówne ofiary, książkę traktującą o losie Polaków i Żydów pod okupacją hitlerowską, w której to książce opisują, wspominają o 130 znanych sobie przypadkach mordowania polskich Żydów przez oddziały Armii Krajowej albo Narodowych Sił Zbrojnych. Co więcej, 29 takich konkretnych przypadków opisują. To był rok 85, a wiemy, że po emisji tego filmu Nasze matki, nasi ojcowie, gdzie w marginalny zresztą sposób została pokazana ta negatywna twarz Armii Krajowej, negatywny stosunek Armii Krajowej do ukrywających się Żydów, miała miejsce olbrzymia burza medialna, gdzie w zasadzie wszystkie głosy potępiały ten niemiecki serial, jego reżysera, producenta za znieważanie Armii Krajowej. Innymi słowy, to nie jest tak, że pewne treści nie funkcjonują i to nawet od wielu lat w obiegu naukowym. Natomiast te treści z różnych względów, głównie ze względu na politykę historyczną prowadzoną przez polskie państwo, nie wchodzą do głównego nurtu obiegu informacji historycznej. No, to teraz pewnie będzie jeszcze trudniej, bo rozumiem, że mówi pan o latach ubiegłych, czyli o tym okresie, kiedy stosunkowo sporo można było mówić publicznie, a badać wszystko. Pewnie badać będzie dalej można sporo, ale spodziewam się, że taka działalność, jaką pan prowadzi, naukowa, badawcza, takie książki, jakie pan wydaje, no, są skazane na życie akademickie. Znaczy, nie zgadzam się, że dochodzi do jakiejś zmiany jakościowej, jeśli chodzi o politykę historyczną polskiego państwa. Mamy do czynienia ze zmianą ilościową. No ale to wystarczy, żeby odczuć, tak? Nawet jeśli to jest zmiana ilościowa. Tak, ale to jest dla mnie ważne stwierdzenie, że zarówno w poprzednim okresie historycznym, również w poprzednim okresie historycznym mieliśmy do czynienia z nachalną promocją żołnierzy wyklętych, nie wiem, roli Kościoła katolickiego, zupełnie powiedziałbym jakąś zunifikowaną narracją na temat stanu wojennego. Mamy tutaj do czynienia absolutnie z kontynuacją, aczkolwiek pewne sprawy ulegną wyostrzeniu, ale nie dochodzi do żadnej istotnej zmiany jakościowej. Na początku rozmowy wspomniał pan o tym, że zdecydował się pan badać ten temat, wybrać taką specjalność, bo
taką reprezentuje pan wrażliwość, bo zauważa pan mniejszość żydowską i chce pan dokładnie przebadać ten temat. Czy ma pan również, oprócz ambicji naukowych i badawczych, również rodzaj misji społecznej? Bo przez tyle lat nie udało się tych stereotypów usunąć z powszechnej świadomości. Te stereotypy cały czas gdzieś krążą, pan też o nich mówi w czasie teraźniejszym. Czy jest coś, co pan jako znawca tematu, ekspert planuje, może zrobić lub robi, żeby w sposób pokojowy, a nie pogłębiający poczucie zranienia po obu stronach, przyjąć do wiadomości fakty historyczne? Bardzo trudne pytanie. Nie mam żadnego poczucia misji. Staram się realizować po prostu jako badacz. Natomiast uważam, że niesłychanie wiele zmieniło się, jeśli chodzi o postawy Polaków w stosunku do mniejszości żydowskiej. Mieliśmy do czynienia z gigantycznym wysiłkiem w zakresie edukacji. Mam na myśli wszystkie wielkie festiwale. Mhm. Czyli festiwal Zingera na przykład, samo też powstanie Muzeum Polin. Również. Mamy bardzo wiele inicjatyw, które upamiętniają dawnych żydowskich mieszkańców różnych miasteczek, więc mamy do czynienia z gigantycznym postępem. I to pokazują różne badania opinii publicznej. Natomiast musimy pogodzić się z tym, że polskie społeczeństwo z różnych względów zawsze będzie światopoglądowo zróżnicowane i powiedziałbym, w jakimś zakresie różne stereotypy będą w różnych kręgach polskiego społeczeństwa pokutować. Tutaj jest tylko kwestia, jak dalece moglibyśmy tą sytuację nadal poprawiać. Pewnie taka działalność, takie inicjatywy jak cykl wykładów Życie Przecięte, przypominam, że to jest cykl, który odbywa się w Warszawie, w Muzeum Historii Żydów Polskich Polin. Jedna z odsłon tego cyklu to wykład naszego dzisiejszego gościa, doktora Augusta Grabskiego, wykład, który będzie miał miejsce 16 lutego w czwartek o 18:00, Nowe Życie w Nowej Polsce, wykład poświęcony właśnie temu, w jaki sposób żyli i organizowali się Żydzi w Polsce powojennej. Powiedzieliśmy o tych kilku pierwszych latach, o początku lat 50., ale ten stereotyp ubeka, który prześladuje prawdziwych Polaków, który prześladuje akowców, który albo jest ubekiem, albo jest prokuratorem, on się utrzymywał znacznie dłużej niż te lata, przełom lat 40. czy 50. Zresztą może on wtedy wcale nie był jeszcze taki mocny, bo to jest taka nośna historia, która gdzieś chyba swoim życiem zaczęła żyć jakiś czas później i potem długo się utrzymywała. W każdym razie to mam wrażenie, że jeszcze w latach 50. i 60. dosyć mocno funkcjonowało w powszechnej opinii. Tak, jak najpierw. Taki Żyd, tak. Mściciel. Po pierwsze zadajmy sobie pytanie, czy Żydzi rzeczywiście uczestniczyli w strukturach nowej władzy i odpowiedź musi być pozytywna. W bardzo wysokim stopniu, nie wiem, podam taki przykład, pod koniec lat 40. w Warszawie mieszkało około 6 tysięcy Żydów i prawie połowa pracowała w urzędach państwowych, a więc była jak najbardziej... W aparacie władzy. Jeśli chodzi o Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego, które budzi takie najbardziej skrajne emocje, jeśli chodzi o ocenę działalności tej agendy państwowej, to rzeczywiście wśród czołowych funkcjonariuszy tego ministerstwa możemy powiedzieć o tym, że osoby pochodzenia żydowskiego, niekoniecznie czujące się Żydami, ale mające takie pochodzenie, stanowiły ponad 1/3 najwyższych funkcjonariuszy w aparacie bezpieczeństwa. Natomiast powstaje pytanie, co to ma wspólnego z Żydami jako grupą? A więc powstaje pytanie, czy te osoby, które były zaangażowane w struktury komunistyczne, które pełniły odpowiedzialne funkcje partyjne czy państwowe, w jakikolwiek sposób reprezentowały mniejszość żydowską? Innymi słowy, czy to, że Roman Zambrowski pochodził z rodziny żydowskiej, Hilary Mintz pochodził z takiej rodziny, Jakub Berman,
pozwala nam stwierdzić, że te osoby reprezentowały kolektyw polskich Żydów. W ogóle to jest pytanie o to, co tożsamość etniczna czy narodowa ma wspólnego z wyborami życiowymi, z postawami, z drogą, jaką człowiek sobie obiera. Kolejne ważne pytanie to jest pytanie, co zrobić z tym faktem, że w partii komunistycznej, która pod koniec lat 40. liczyła prawie 1,5 miliona członków, na początku lat 80. 3 miliony członków, 98, może 99% członków to byli etniczni Polacy. Na początku lat 80. to oczywiste, bo jesteśmy już dawno po 68 roku. No tak, ale zawsze mieliśmy do czynienia z faktem, że w partii komunistycznej było 98 albo 99% etnicznych Polaków. I też nie powinniśmy wyłączać z jakiegoś... To dlaczego w takim razie 30% w aparacie bezpieczeństwa? Nie powinniśmy wyłączać z jakiegoś doświadczenia polskiego faktu tego, że setki tysięcy osób mogły mieć lewicowe poglądy i mogły ideowo angażować się po stronie tej siły społecznej, która dokonała gigantycznych przeobrażeń polskiego społeczeństwa, bardzo często pozytywnie, nawet dzisiaj ocenianych. Na przykład na poziomie edukacji, na poziomie szkolnictwa powszechnego, likwidowania analfabetyzmu gdzieś na prowincji, no, to do dzisiaj jest niezaprzeczalne, nikt temu nie przeczy. Dawno nie słyszałem pozytywnej waloryzacji tych reform w jakimkolwiek przekazie polskich instytucji edukacji historycznej. No tak, tu rzeczywiście pewnie jest ciężko i będzie coraz trudniej. Pan cały czas mówi o IPN-ie, ja z kolei trzymam rękę na pulsie, jeśli chodzi o reformę edukacji i rzeczywiście nie wygląda to zbyt optymistycznie. W każdym razie tej różnorodności wydaje się, że niezbyt wiele tam jest. Aczkolwiek, no trzeba też powiedzieć, że sam fakt istnienia projektu i powołania do życia Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN zawdzięczamy tej frakcji ideologicznej czy politycznej, którą dzisiaj pan widzi jako winowajcę polityki historycznej IPN-u, jak rozumiem. Lech Kaczyński przez wiele lat mówił, że sprzyja bardzo temu pomysłowi, pilnował tego pomysłu, żeby POLIN powstało. Zgadzam się, jest to zupełnie niezaprzeczalne. Z drugiej strony pamiętajmy o tym, że Lech Kaczyński był jednym z animatorów, propagatorów kultu żołnierzy wyklętych. Pamiętajmy o tym, że na przykład w roku 2006 odsłonił pomnik Józefa Kurasia, pseudonim Ogień, w Zakopanem. A tenże Ogień ma na swoich rękach krew no przynajmniej 30 żydowskich cywili. Podobnie zresztą jak wielu innych żołnierzy wyklętych możemy nazwać absolutnie odpowiedzialnie antysemickimi mordercami. No, o tym aspekcie działalności Lecha Kaczyńskiego w zakresie polityki historycznej chciałby pan wspomnieć przy okazji tego, pamiętać, że bardzo przyczynił się do powstania Muzeum POLIN. Powiedziałbym, błędy nie odbierają nikomu zasług. Mm-hmm. O każdym powinniśmy w ten sposób myśleć. Czy w tym okresie między 1944 a 1968 roku w Polsce był taki moment, kiedy identyfikacja żydowska, tożsamość żydowska właściwie nie miała znaczenia? Bo my dzisiaj tak o tym rozmawiamy, jakby to było jakieś po prostu, jakby to odrębne plemię żyło w ramach pewnego monolitu etnicznego. Być może tak było, ale też sobie wyobrażam, że przecież no, to było normalne życie, wspólne sprawy, szkoły, kultura, sport, turystyka, wyjazdy, urzędy. Czy był taki moment, który pan ocenia jako stosunkowo spokojny, bezpieczny, kiedy właściwie nie ma śladu albo to jakieś promile napięć, jakieś po prostu właśnie śladowe ilości jakichś antysemickich nastrojów czy antypolskich nastrojów? Czy był taki moment w tym dwudziestoleciu powojennym czy ćwierćwieczu powojennym, w którym właściwie to, czy ktoś jest Żydem czy Polakiem, niespecjalnie miało znaczenie w jakichkolwiek relacjach w życiu prywatnym czy zawodowym? To powstaje, znaczy tutaj powstaje pytanie w relacjach między kim a kim. I prywatnych, i publicznych. Czy był taki moment, kiedy się on to nie pytano, nie interesowano się tym, a nawet jeśli to było powszechnie wiadomo, to nie stanowiło żadnej kwestii między ludźmi. I prywatnie, i publicznie oczywiście. I to
towarzysko i, znaczy, jeśli chodzi o, nie wiem, twórców kultury, przecież mieliśmy sporo twórców kultury, poetów, pisarzy pochodzenia żydowskiego, na ile to była kwestia w ogóle, na ile na przykład do ich biogramów za każdym razem dodawano, że jest to twórca, poeta dla dzieci, ale pochodzenia żydowskiego? Znaczy, przede wszystkim w tym pierwszym okresie, po 1944 roku, mamy do czynienia z olbrzymim awansem Żydów w świecie społeczno-zawodowym. To znaczy, Żydzi mogą sprawować różne funkcje w społeczeństwie, których nie mogli sprawować przed wojną. Podam taki przykład. Procent Żydów w społeczeństwie II RP to było około 10%, natomiast liczba oficerów żydowskich w armii to było w 1928 roku 0,5% i później dramatycznie ta liczba spada. A więc przed wojną Żydzi nie mogli być urzędnikami. Przed wojną Żydzi nie mogli należeć do większości partii politycznych. Po wojnie Żydzi mogą pracować w urzędach państwowych. Żydzi mogą sprawować najbardziej odpowiedzialne funkcje państwowe. Więc na pewno nastanie Polski Ludowej w tej perspektywie żydowskiej jest olbrzymią zmianą, bardzo pozytywną zmianą, aczkolwiek odbywa się w cieniu tej przerażającej tragedii zagłady. Oczywiście tutaj mamy do czynienia również z napięciami wewnątrz aparatu partyjnego i w 1956 roku, i w 1968 roku. Natomiast jeśli chodzi o rozwój kultury żydowskiej, finansowanie jej przez państwo, co też jest olbrzymią różnicą w stosunku do sytuacji przedwojennej, to przez cały okres istnienia Polski Ludowej te instytucje w zasadzie mogły funkcjonować przez większość okresu bez poczucia jakiejś wzmożonej kontroli. Ale co to znaczy właściwie funkcjonowanie instytucji żydowskiej w latach 40., 50. i późniejszych? Przecież PRL niespecjalnie sprzyjał kultywowaniu jakichkolwiek praktyk religijnych. To z czasem to się zaostrzało. PRL niespecjalnie sprzyjał różnego rodzaju też kultowi etnicznemu, tak bym to powiedziała. Raczej dążył do unifikacji społeczeństwa, do wyrównania obywatela pod każdym względem PRL-owskiego. I ta kultura żydowska przecież nie odżyła za PRL-u, nie tylko ze względu na liczbę Żydów, ale ze względu na niesprzyjające warunki. No, muszę powiedzieć, że z perspektywy osoby, która się tym zajmowała, muszę wyrazić odmienne zdanie. W roku 1956 jednym z głównych postulatów członków Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce jest to, aby nie musieli oni prenumerować wydawnictw klasyków literatury jidysz. Nie musieli. Nie musieli. Po prostu władze państwowe tak bardzo dbały o to, żeby członkowie tego towarzystwa kupowali coraz to nowe wydawane książki, że członkowie mieli pewien przesyt tej produkcji kulturalnej. Zresztą to może co innego rozumiemy pod hasłem kultura żydowska. Ja bardziej by myślałam... To odbijało fakt, że społeczność polskich Żydów coraz bardziej się asymilowała. Zresztą podobnie na wydarzenia... Ale czy to była decyzja, czy proces naturalny, bezbolesny, czy raczej właśnie wymuszony przez system polityczny? Absolutnie, jeśli chodzi o... Mieliśmy do 68, nawet 9 roku do czynienia z istnieniem systemu szkolnictwa żydowskiego. Tych szkół oczywiście było na początku kilkadziesiąt, potem już tylko w latach 60. zaledwie kilka. Natomiast, ale z jakich powodów te szkoły stopniowo były ze względu na to, że w 1946 roku mamy 215 tysięcy Żydów w Polsce, a w roku 68 30 tysięcy. Władze w żaden sposób w to nie ingerowały? To było z powodów liczby mieszkających Żydów w Polsce, a nie dlatego, że władze powiedziały: zamykamy szkoły wyznaniowe. Były szkółki wyznaniowe, one funkcjonowały bez żadnych istotnych zakłóceń, nawet w okresie, powiedziałbym, najbardziej głębokiego stalinizmu. Natomiast decyzja o przechodzeniu w szkołach żydowskich, państwowych, z języka nauczania jidysz na język polski była wynikiem presji rodziców. Rodzice nie chcieli, aby ich dzieci mieszkały w jakimś kulturowym getcie. Rodzice chcieli, aby
ich dzieci dobrze znały język polski, aby zdobywały wyższe wykształcenie i w ten sposób dochodziło do coraz dalej postępującej asymilacji Żydów polskich, która to asymilacja zresztą na podobnych zasadach miała miejsce również w krajach demokratycznych, to znaczy również we Francji, również w Stanach Zjednoczonych, również w Argentynie. Kultura języka jidysz jako języka mniejszościowego stopniowo zanikała i dzisiaj w zasadzie mamy dosłownie kilka szkół na świecie, gdzie ten język jest językiem nawet nie wykładowym, ale przecież też materialna kultura zupełnie zniknęła. No, zrównana z ziemią została chociażby dzielnica żydowska w Warszawie. To nie mogło się odrodzić właśnie nawet z powodów technicznych czy materialnych. Stroje były zupełnie inne. W czasie wojny w dzielnicy żydowskiej Żydzi tak się ubierali, żeby identyfikować się ze swoją grupą. Potem już w Warszawie powojennej nie widywano takich Żydów. Znaczy, władza ludowa nigdy nie dążyła, ale też same instytucje żydowskie nie dążyły do wskrzeszenia przedwojennego sztetla albo przedwojennego getta. Ja nie mówię o getcie w sensie pejoratywnym, tylko o identyfikacji również wizualnej z własną kulturą, z własnym folklorem żydowskim. Przecież to miało różne warstwy, ta kultura i niskie, i te plebejskie, i podmiejskie, i bardzo wysokie, inteligenckie. Znaczy, jeśli mówi pani o osobach, które, co do których z samego stroju możemy powiedzieć, że te osoby są Żydami, to pani ma na myśli hasydów. Te środowiska najbardziej religijne po prostu najszybciej z Polski emigrowały. Po prostu ich nie było, a nie przestały się... Tak, tak. Zresztą tych środowisk na początku... Dzisiaj mamy 700 tysięcy hasydów w Izraelu. Na początku tych środowisk nawet nie było też w Izraelu, ponieważ olbrzymia większość tych osób zginęła w czasie zagłady. Te osoby miały najmniejsze szanse na przetrwanie. Drodzy Państwo, zapraszamy na wykład Nowe życie w Nowej Polsce naszego dzisiejszego gościa, doktora Augusta Grabskiego, historyka, pracownika Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego i wykładowcy Uniwersytetu SWPS-u, autora prac o najnowszej historii Żydów polskich, między innymi monografii Centralny Komitet Żydów w Polsce, historia polityczna. Wykład odbędzie się 16 lutego w czwartek o 18 w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Tańczyłam na linie dzisiaj przy tym temacie, starałam się bardzo, ale na pewno przyjdą od Państwa maile potępiające tę rozmowę i ten temat. Od razu podaję adres wieczór@tok.fm. Wszystko weźmiemy na klatę, pozdrawiamy, zapraszamy na informacje. Wieczór Radia Tok FM. Za przyjęciem w całości projektu ustawy. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Wybory parlamentarne za nami. Na kolejne jeszcze poczekamy. Ale politycy wciąż dokonują wyborów w naszym imieniu. I o tym rozmawiam z nimi w moim programie. Wybory w toku. Prosilibyśmy o 10 minut możliwości poinstruowania nowych posłów przez doświadczonych posłów, jak wykonać tą skomplikowaną bardzo procedurę. Bo wybory są zawsze... W TOK FM, w niedzielę po 10:00. Do usłyszenia, Dominika Wielowiejska. Reklama. Joanna Filipczak, pedagog szkolny. Magmisie to żelki z magnezem w pysznych, owocowych smakach. Dzieci, które stosują suplement diety Magmisie, potrafią się skoncentrować, są aktywne, radzą sobie ze stresem. Magmisie. Pyszne, magnezowe misie. W Carrefour trwa genialna promocja 20-dniowa. Codziennie nowe produkty w niebywałych cenach. Tylko dzisiaj ser żółty Gouda 41% taniej, 9,99 za kilogram. A pampersy Megabox 31% taniej, 69 zł za opakowanie. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour, to wszystko dla Ciebie. Potrzebuję coś dobrego na zatoki. Bardzo proszę, Renopuren Zatoki Hot. Wystarczy rozpuścić saszetkę w gorącej wodzie i gotowe. O, dobre. Renopuren Zatoki Hot zawiera składniki wpływające na komfort oddychania. Dziewanna. Wspierające odporność. Czarny bez. I najważniejsze, wspomagające utrzymanie zdrowych zatok. Aha, i tymianek. Suplementy diety Renopuren dla zdrowych zatok. Teraz także tabletki Renopuren Zatoki Max zawierające aż 8 składników ziołowych. Reklama.
pierwsze radio informacyjne. Piątek, 10 lutego, minęła 22. Informacje TOK FM. Małgorzata Mostowiec. Premier Beata Szydło kolejne badania po wypadku w Oświęcimiu przejdzie w Warszawie. Prezes PiSu liczy, że pozostanie ona na czele rządu. Zamieszany w aferę reprywatyzacyjną mecenas Robert N. został zawieszony w obowiązkach. Coraz więcej Francuzów chce, by François Fillon wycofał się z prezydenckiego wyścigu. Prezes PiSu odniósł się do wypadku rządowej kolumny w Oświęcimiu. Stwierdził: jesteśmy z tobą, Beato, jesteśmy przekonani, że po krótkim pobycie w szpitalu będziesz znowu z nami, będziesz na czele rządu. Jarosław Kaczyński, przemawiając przed Pałacem Prezydenckim w miesięcznicę katastrofy smoleńskiej, stwierdził, że pani premier i funkcjonariusze BOR-u zostali w tym wypadku poważnie poszkodowani. Lekarze ze szpitala w Oświęcimiu, gdzie szefowa rządu przeszła rutynowe badania, uspokajają jednak, że jej stan jest stabilny. Potwierdza to na Twitterze rzecznik rządu Rafał Bochenek i informuje, że kolejne badania Beata Szydło przejdzie już w Warszawie. Do kolizji z udziałem rządowej kolumny doszło w okolicach dworca PKP w Oświęcimiu na skrzyżowaniu z ulicą Powstańców Śląskich. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kierowca samochodu premier Szydło, by uniknąć zderzenia z prywatnym samochodem, który gwałtownie skręcił w lewo, odbił na pobocze i tam trafił na drzewo. W wypadku tym najbardziej ucierpiał jeden z ochroniarzy szefowej rządu. Obrażenia odniósł też kierowca jej auta. W wyjaśnianie okoliczności tego zdarzenia włączyła się Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a szef MSWiA Mariusz Błaszczak, jak podał na Twitterze jego resort, zwołał pilną naradę z kierownictwem BOR-u. Słuchasz informacji TOK FM. Jarosław Kaczyński nie pozostawia frankowiczom złudzeń, nie będzie przewalutowania kredytów, a ich posiadacze powinni dochodzić swoich praw w sądach. Przypomnijmy, że najpierw kandydat PiSu na prezydenta Andrzej Duda, potem sama partia w kampanii wyborczej obiecywali, że ulżą frankowiczom, doprowadzając do przewalutowania ich zobowiązań na złotówki. Karolina Lewicka. Kredytobiorcy we frankach najpierw kuszeni, a teraz zostawieni samym sobie, podsumowuje słowa prezesa PiS Ryszard Petru. Kaczyński okazał się pierwszym banksterem Rzeczpospolitej, bo zobaczmy, że po jego wypowiedzi wystrzeliły akcje banków. Nigdy nie było tych pieniędzy, nigdy nie byli w stanie tego zrealizować i kłamali. Okłamywali nas po to, żeby przejąć władzę. PiS, który w kampanii nie oglądał się na koszt tej obietnicy wyborczej, szacowany skromnie na ponad 40 miliardów złotych, teraz dostrzegł w niej zagrożenie dla systemu bankowego. Zatem nie do rządu, a do sądu, zaleca Jacek Sasin. To jest dobra droga sądowa, ona jest dla każdego obywatela dostępna. Przypomnę, to obietnica Prawa i Sprawiedliwości. Pan prezydent obiecał przewalutowanie kredytów we frankach z tego dnia, kiedy kredyt został wzięty. Jeśli pani mówi o tym zobowiązaniu, to ona dzisiaj jest realizowana przez sądy. Obietnicę przewalutowania kredytów składał frankowiczom i Andrzej Duda w kampanii prezydenckiej i Beata Szydło w parlamentarnej. Karolina Lewicka, TOK FM. Adwokat Robert N., aresztowany pod zarzutem oszustwa i korupcji w związku z reprywatyzacją w Warszawie, został zawieszony w prawach członka Palestry. Nie może wykonywać zawodu, o czym zdecydował adwokacki sąd dyscyplinarny. Robert N. ma tydzień, by się od tej decyzji odwołać. Sejm przyjął tymczasem przepisy powołujące do życia komisję weryfikacyjną, która przyjrzy się reprywatyzacji w stolicy. W komisji tej zasiądzie 9 osób, a kierować nią będzie albo wiceminister sprawiedliwości, albo wiceminister spraw wewnętrznych i administracji. Komisja ta będzie mogła m.in. uchylić decyzję reprywatyzacyjną, stwierdzić, czy takiej decyzji nie wydano z naruszeniem prawa, czy w końcu zdecydować o odebraniu nieruchomości tym, którzy pozyskali ją bezprawnie. Wiceszef resortu sprawiedliwości Patryk Jaki zapowiadał ostatnio, że komisja weryfikacyjna mogłaby rozpocząć działalność w maju. Projekt nowej sieci szkół w Krakowie, przygotowany w związku z reformą edukacji, budzi sporo kontrowersji. Rodzice protestują przeciwko zmianom szkolnych obwodów i zasypują urzędników mailami. Paulina Nawrocka. Pod koniec stycznia Urząd Miasta zaprezentował nowy podział Krakowa na szkolne obwody i uruchomił specjalny adres mailowy, na który mieszkańcy mogli przesyłać uwagi do projektu. W ciągu niespełna tygodnia przyszło kilkaset maili. Ja się nie spodziewałem takiego dużego odzewu. Wszystkie maile jednak czytamy, staramy się je przetwarzać. Przyznaje Dariusz Domajewski z Wydziału Edukacji. Prawdopodobnie od września w związku z reformą wiele szkół będzie przepełnionych, dlatego żeby w następnych latach problem rozwiązać i wyregulować liczbę uczniów w klasach, urzędnicy zmniejszają rejony, z których uczniowie muszą do danej placówki się dostać. Wielu rodzicom zmiany się nie podobają. Być może to wynika stąd, że ktoś może myśleć, że w wyniku
wniosku o zmianę obwodu dziecko, które już uczęszcza do szkoły, będzie musiało tą szkołę zmienić. Nic bardziej mylnego. Nad projektem sieci szkół krakowscy radni będą głosować w najbliższą środę. Z Krakowa Paulina Nawrocka, TOK FM. 70% Francuzów uważa, że kandydat konserwatystów na prezydenta Francji, François Fillon, powinien zrezygnować z ubiegania się o ten najwyższy urząd w państwie z powodu dochodzenia dotyczącego fikcyjnego zatrudniania pani Fillon, najpierw przez męża, a potem przez jego następcę w parlamencie. Jako asystentka ich obu, Penelope Fillon miała zarobić nawet 500 000 euro. Dodatkowo Krajowa Prokuratura Finansowa dochodzeniem objęła też dwoje ich dzieci, które także pracowały dla taty, kiedy był senatorem, także w roli asystentów. Podejrzenie o korupcję sprawiło, że poparcie dla kandydata konserwatystów spada także w jego własnym obozie. Nawet wśród prawicowego elektoratu 61% wyborców jest zdania, że nie powinien się on upierać przy kandydowaniu. On sam postanowił jednak kontynuować kampanię wyborczą wbrew temu, co nazwał instytucjonalnym zamachem stanu zmontowanym przez lewicę. To są informacje Radia TOK FM, a w nich sport. Maria Szarapowa nie będzie miała problemów z powrotem na kort, gdy skończy się jej kara za doping. Rosyjska tenisistka otrzymała dziką kartę od organizatorów majowego turnieju WTA w Madrycie. Pięciokrotna zwyciężczyni turniejów wielkoszlemowych wcześniej weźmie też udział w imprezie w Stuttgarcie, to pod koniec kwietnia. Pogoda. W sobotę sporo chmur, ale i sporo rozpogodzeń. Miejscami słabe opady śniegu. Termometry pokażą od minus 6 do minus 2 stopni. Nieco cieplej, bo w okolicach zera będzie tylko na południowym zachodzie Polski. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. A z nami w studiu są już goście. Doktor Joanna Wasilewska, dyrektorka Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Doktor Teodozja Żyłuska, dyrektorka Instytutu Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych Polskiej Akademii Nauk. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Będziemy dzisiaj rozmawiać o kobietach, o których bardzo często mówimy w sytuacjach, powiedziałabym, towarzysko-rozrywkowych, czasami towarzysko-politycznych. Będziemy mówić o kobietach w kulturze muzułmańskiej, w kontekście współczesnym, ale też w kontekście historycznym. Ale dziś, drodzy Państwo, postaramy się odmitologizować pewne kwestie, pewne wątki, pewne tematy. Oczywiście wszyscy mamy tendencję do upraszczania wizji świata, bo tak nam jest wygodniej ułożyć sobie wizję świata w komodzie z jasnym podziałem na szufladki. No to dzisiaj zajrzymy do tych szufladek i zobaczymy, czy to, co myślimy o podziale ról kulturowych między mężczyznami a kobietami w świecie muzułmańskim, czy to, co myślimy, pokrywa się z tym, co na przykład myślą eksperci albo osoby pracujące w Muzeum Azji i Pacyfiku. Przyjrzymy się również kontrowersyjnemu, a jednocześnie bardzo ekscytującemu tematowi haremów. Już dzisiaj, właśnie od dzisiaj, otwarto dwie wystawy w Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie, które o tych dwóch tematach opowiadają. Jedna wystawa dotycząca haremów, której kuratorką jest dr Teodozja Żyłuska, a druga wystawa Odkryte, zakryte, która dotyczy właśnie różnorodności ról społecznych, kobiecych i męskich w świecie islamu. Zapraszamy Państwa na tę wystawę, ale najpierw wprowadzenie w temat, również dla tych z Państwa, którzy nie będą mogli zobaczyć wystawy, bo tutaj, jak rozumiem, jest szansa dotknięcia pewnych mitów, czy też właśnie uproszczeń. Taką przynajmniej mam nadzieję. My też taką nadzieję mamy. To może do porządku dodajmy, że kuratorką wystawy Odkryte, zakryte jest moja koleżanka Magdalena Ginter-Frołow, która dziś już nie mogła do nas dołączyć. I ona jest autorką jej koncepcji. Ja mam wrażenie, i taki był pomysł na tę wystawę mojej koleżanki, ale potem jak zaczęłam o tym myśleć, to w tym kierunku też to mi poszło, że to jest próba sprowadzenia pewnych rzeczy, które budzą bardzo dużo emocji i to, prawdę mówiąc, i tu, i tam, że się tak wyrażę, to znaczy i w świecie zachodnim, i w samym świecie muzułmańskim, trochę ich sprowadzenia do życia, do tego, że po prostu ludzie żyją, odnajdują się w takich rolach, jakie wyznacza im społeczeństwo i że czasami jest tak, co z naszej własnej historii wiem, że te role przez długi czas nie są kwestionowane. To, co się
dzieje obecnie na styku kultury bliskowschodniej, muzułmańskiej, szeroko pojętej, bo tu też za chwilę o tym, że to wcale nie jest jedna kultura, tak jak nam się wydaje często. A kulturą zachodnią, również traktowaną, również z tej drugiej perspektywy, bardzo czasami tak spłaszczająco, to właśnie dzieje się na styku. I wiele zjawisk bardzo się wyostrza w naszych czasach właśnie z powodu zetknięcia, a czasami konfliktu różnych systemów wartości. Ja zawsze mówię, że to tak naprawdę wbrew niektórym dosyć demagogicznym postawom, to nie jest konflikt Zachodu z islamem. To jest tak naprawdę konflikt wartości konserwatywnych i liberalnych, które z jakiegoś powodu akurat dzisiaj w świecie islamu dominują konserwatywne. Ja tu nie Ale nie zawsze tak było. Ale nie zawsze wcale tak było. Nie jestem specjalistką w zakresie, powiedzmy, politologii, tak, czy zjawisk społecznych. Nie potrafię wyjaśnić Państwu, dlaczego akurat w świecie islamu w tym momencie takie zaostrzenie nastąpiło, ale tak de facto islam nie konfrontuje się z chrześcijaństwem. Tak jak chce nam się to czasami pokazać jako walkę światopoglądów religijnych. Nie. To jest konflikt wartości konserwatywnych, łamanych w tym momencie na religijne, co nie jest też idealnie też tożsame, wartościami liberalnymi. A na ile wystawa daje szansę przyjrzeć się temu wewnętrznemu światowi islamu? Bo faktycznie to, o czym pani mówiła, to wyostrzenie różnic na styku kultury jest szczególnie jaskrawe i szczególnie wyraźne i mam wrażenie, że dosyć wyraźnie dopowiedziane, szczególnie w ostatnich czasach przez nas. Ale jeśli spojrzymy na ten interior islamski, muzułmański, to właściwie sobie faktycznie zdajemy sprawę, że my nie wiemy, co tam się dzieje w środku. I to, co dla mnie byłoby interesujące, być może dla słuchaczy, dla widzów, gości wystawy też, to jakie są wewnętrzne dyskusje, tarcia czy prądy w tej chwili właśnie w tym obszarze różnic ról społecznych, kobiecych i męskich. Bo my, powiedzmy, gdzieś przywiązujemy wagę do pewnej symboliki, zakrywania ciała, podziału ról w rodzinie. To są dosyć powierzchowne, obiegowe opinie. A ciekawa jestem, na ile ta dyskusja toczona jest w samym świecie muzułmańskim i gdzie są ewentualne jakieś tutaj punkty zapalne. Może o tej bieżącej dyskusji nie ma na wystawie zbyt wiele, w pewnym sensie świadomie. Trochę chcieliśmy właśnie uniknąć angażowania się w spory bardzo bieżące i bardzo polityczne. No to karkołomne zadanie. No cóż, niemniej jednak próbujemy, jest ambicja. My raczej stoimy na stanowisku z zespołem, że muzeum ma być odrobinę miejscem wytchnienia od rozmaitych sporów. Tam właśnie, gdzie przychodzi się pomyśleć trochę o czym innym, trochę odpocząć, trochę dowiedzieć czegoś, co może właśnie odrobinę złagodzi nasze poglądy na świat. Nie twierdzę, że ma je totalnie zmienić. Wyszliśmy od kolekcji, od tego, co mamy w zbiorach, bo nie należy zapominać, muzea pokazują to, co mają w ogromnej większości przypadków. A to, co mamy, w większości są to przedmioty związane z życiem tuż przed globalizacją. Z tych czasów lat temu kilkadziesiąt, kiedy te procesy, oczywiście no, dwudziestowieczne procesy modernizacyjne i rozmaite z tym związane przełomy, one i to już trwało, to już się działo, ale przed tym gwałtownym przyspieszeniem globalizacji w sensie zmniejszenia odległości komunikacyjnych i konsekwencji gospodarczych tego. Czyli czasy, kiedy więcej ludzi na świecie żyło jeszcze we wspólnotach lokalnych, które oczywiście miały kontakt z innymi wspólnotami lokalnymi, niemniej jednak nie tak straszliwie zapośredniczony przez media i z drugiej strony tak spłaszczona jak dzisiaj. A zatem wystawa poprzez to, co tam na niej się znajduje, znajdują się stroje, ozdoby, przedmioty związane z takim kobiecym życiem codziennym, z pielęgnacją urody, z drugiej strony z pracami wykonywanymi przez obie płcie, bo tutaj ten podział na to, co należy do obowiązków, jest wyraźnie zaznaczony. Pokazany jest ten świat właśnie pokolenie, dwa pokolenia wstecz, przed pewnymi jeszcze wyostrzeniami. Proszę sobie wyobrazić, że duża część naszej kolekcji afgańskiej pochodzi jeszcze z lat 70. To nie jest tak dawno, ale od tamtej pory, począwszy od inwazji radzieckiej, poprzez wszystkie ruchy powstańcze przeciwko tejże, poprzez talibów, poprzez interwencję zachodnią, ten kraj został tak przeorany, że i te rzeczy dzisiaj już tak nie wyglądają lub wcale ich nie ma. I ludzie już inaczej się zachowują. No i do tego jeszcze globalny rozwój technologii, który wpływa na każde miejsce na świecie i unifikuje te narzędzia, te przedmioty, elementy stroju. Oczywiście tak, bo to również, bo często zapominamy, że jeszcze nie tak dawno temu my tu w Europie i w Polsce również żyliśmy raczej na poziomie lokalnym niż globalnym. I
że Europa wcześniej włączyła się w ten globalny ruch modernizacyjny, bo była też jednym z jego podstawowych źródeł, to nie znaczy, że inne kraje nie zdążyły w tym czasie dołączyć. Te procesy mogą różnie wyglądać i widzimy to już i u nas, i gdzie indziej, że niekoniecznie wychodzą kulturom na zdrowie, ale one są pewnymi modyfikacjami tych samych wzorców. Także chcemy trochę pokazać to, co się właśnie działo w czasach, kiedy lokalność była ważniejsza od pewnych uniwersalnych na pozór idei, bo islam, tak jak chrześcijaństwo, religia uniwersalistyczna z misją nawracania, włączania, szerzenia się na świecie. Pokazujemy, jak ona bardzo różnie jest adaptowana i rozumiana. Była w różnych miejscach na świecie i się przyjmowała. Od Półwyspu Arabskiego, gdzie do dzisiaj występuje w swojej, no można powiedzieć, najbardziej restrykcyjnej formie, w sensie wpływu na obyczajowość, poprzez Azję Centralną, gdzie to już się nakłada na inny styl życia, na inne dziedzictwo, na taki dosyć grubą warstwę tego podkładu przedislamskiego, również w sensie wierzeń, symboliki, czy wręcz takiego świata przesądów i magii, aż po Indonezję, gdzie zakotwiczyła się późno i gdzie jeszcze do niedawna no, nie kłóciło się w powszechnym odbiorze odwoływanie się z jednej strony do Boga Najwyższego w rozumieniu religii monoteistycznej, a z drugiej strony do rozmaitych sił innych z tradycji lokalnej się wywodzących, które na przykład podczas do dzisiaj w niektórych wspólnotach na terenie Indonezji jakby uzdrawiając czy modląc się o zdrowie czyjeś, bo to jest dosyć taka cienka granica, ten mędrzec, szaman, czy jakkolwiek jeszcze można tutaj różnych określeń uznać, on z jednej strony odwołuje się do Boga, do którego się modli i którego prosi w swoich obrzędach i uważa się sam za wiernego muzułmanina, z drugiej strony do magii odziedziczonej po przodkach znacznie dawniejszych niż ci nawróceni. No tak, tak jak ślady pogaństwa czy kultur słowiańskich w chrześcijaństwie też są bardzo, bardzo wyraźne do dziś. Ale rzeczywiście, no pamiętajmy, że przecież, no dlaczego mamy Boże Narodzenie w Boże Narodzenie, przesilenie. Tak, jak najbardziej. Chciałbym zatrzymać się na chwilę przy tych latach 60., 70. właściwie, bo tutaj widzę pewien paradoks. W tej chwili trwa taka fala w internecie, w mediach społecznościowych, bardzo wyraźnie to widać, pokazywanie, jak bardzo w latach 60., 70. w krajach muzułmańskich było niemuzułmańsko. Jak kobiety wychodziły w bikini na plażę, jak ubierały się w europejskim stylu. Z Iranu mamy zdjęcia z uczelni, gdzie całe rzędy studentek siedzą w trakcie wykładu. Również mamy takie zdjęcia z Egiptu. Tutaj patrzę na panią Teodozję Żółwką, bo wiem, że pani specjalizuje się w tym temacie, pokazujące, że w drugiej połowie XX wieku zaczęło tam być naprawdę europejsko. I teraz paradoksalnie, właśnie w czasie globalizacji, kiedy jest błyskawiczny przepływ informacji i możliwości technologiczne pozwoliłyby jeszcze bardziej zunifikować te światy, no właściwie doszło do pewnego regresu, czy też nawet cofnięcia, podkreślenia różnic kulturowych. I teraz pytanie, czy to, co się dzieje dzisiaj, jeśli chodzi o zaostrzenie tego kulturowego kierunku muzułmańskiego, jest jakimkolwiek nawiązaniem do tradycji i do jakiej tradycji, skoro dzisiejsze babcie, które noszą hidżaby, nie mogą swoim córkom opowiedzieć, no ja tak zawsze robiłam, no bo ta babcia to chodziła w bikini po plaży. Ona dopiero musiała wstecznie czy wtórnie przyjąć to, albo właśnie to jest jakieś nasze wspólne wyobrażenie tylko. Nie tym, tylko jest... wstecznie, to może pani doktor Żyłuska o Egipcie, znanym jej z autopsji, a ja potem mam pewną uwagę dotyczącą Indonezji, tak? To ja może opowiem historię jednej z moich studentek egipskich, która parę lat temu wychodziła za mąż i przyszła do mnie pokazać mi strój, w którym będzie brała ślub. Ja jej zapytałam się, słuchaj, czy będziesz miała zakrytą głowę, czy nie? Bo to jest dosyć istotny element pokazujący, czy ta młoda dziewczyna idzie tym takim prądem mocno konserwatywnym, czy może jeszcze odwołuje się do tych wcześniejszych ruchów wolnościowych, jeśli chodzi o ubiór. I ona powiedziała, nie, ja idę zakrytą głową, a ja się pytam jej, a w jakim stroju brała twoja mama ślub? Ona mówi, wiesz, ona brała ślub w mini. No właśnie, to jest ten paradoks. Dokładnie ta historia w pigułce pokazuje te przemiany. Trudno jest powiedzieć, dlaczego się tak dzieje. Wydaje mi się, że tutaj dużo więcej mogliby powiedzieć na ten temat politolodzy albo socjolodzy,
społeczeństw zajmujących się właśnie Bliskim Wschodem. Wydaje mi się, że musielibyśmy się cofnąć nawet do wcześniejszego okresu, to znaczy czasów jeszcze panowania kedywów egipskich XX wieku, którzy bardzo mocno się europeizowali. Od jeszcze po końca XIX wieku nastąpiła mocna europeizacja, czy to Turcji, czy Egiptu, czy całego Bliskiego Wschodu, i za tym oczywiście też szła moda i wszystkie nowinki z tym związane, które automatycznie były jak gdyby kopiowane, przekazywane przez coraz kolejne warstwy. Oczywiście nie te najuboższe warstwy, które pozostawały i do tej pory pozostają dosyć konserwatywne, zarówno w kwestii ubioru, jak i zachowań, jak i tradycji. Po prostu tak ci ludzie żyją do dziś. Natomiast później nałożyło się na to wszystko rewolucja naserowska w Egipcie, która była jednak ruchem dosyć mocno lewicowym, no przypomnijmy sobie wszystkie hasła równości i tak dalej, która właśnie spowodowała to, że te dziewczyny odrzuciły stroje tradycyjne, zrzuciły z głów nakrycia. Trzeba pamiętać, że na początku XX wieku, kiedy pierwsze sufrażystki egipskie przyjechały z Kongresu Kobiet z Genewy bodajże do Egiptu i na dworcu kolejowym w Kairze odsłoniły twarze, to wybuchł totalny skandal. A trzeba wiedzieć, że były to panie, które były żonami z jednych z najwyższych ludzi w rządzie ówczesnym. I kilkadziesiąt lat później w tym samym Kairze widzimy dziewczyny biegające w miniówach z dużymi dekoltami, odkrytymi głowami, które absolutnie niczym nie różniły się od swoich rówieśniczek z Europy. Po czym ten powiedzmy sobie, ta europeizacja takiego stroju zaczęła się powoli wycofywać. Ja pracuję w Egipcie 20 parę lat i kiedy pierwszy raz byłam w Egipcie, w ciągu miesięcznego pobytu w Kairze widziałam jedną kobietę, która miała zakrytą twarz. Tak kompletnie zakrytą. Zdarzało się spotykać dosyć często kobiety, które miały zakryte twarze. W tej chwili bardzo dużą rzadkością jest spotkanie na ulicy kobiety muzułmanki, która ma odkrytą twarz. Twarz czy głowę? Przepraszam, głowę, która ma głowę odkryte. Za czasu pani kariery, pani pracy w Egipcie zmiany z roku na rok można zauważyć. Ale to rozumiem, że jeśli wystawa Odkryte, Zakryte pokazuje role, przedmioty, modę, ubiory mężczyzn i kobiet z drugiej połowy XX wieku, no to tam powinny być też miniówy, okulary słoneczne, obcasy, bikini. Ale obawiam się, że jest powinny. Ale trudno. Ponieważ dobrze je znamy, to zdecydowała się pani wybrać go. Nie tylko dlatego, chociaż oczywiście polityka tworzenia kolekcji, to jest właśnie 30-40 lat temu, była zdecydowanie taka, że gromadzimy to, co tradycyjne. I tu się kłania piękna dyskusja, co jest tradycyjne i co było tradycyjne w oczach tego, kto te rzeczy przywoził, a co byłoby tradycyjne w oczach osób, które to nosiły, używały, czy z tym pracowały. I to zresztą nie tylko w naszym muzeum. Dosyć długo taka tendencja w muzeach zachodnich istniała, że kultury obce dokumentowane przez pryzmat tego raczej, co w jakiś sposób uznawane za właśnie tradycyjne, zachowawcze, mniej lub bardziej słusznie trwałe w danej kulturze, bo to często jest mit, jak wiadomo, z tą trwałością. Aczkolwiek teraz zaczynamy powoli również przełamywać tę zasadę i w zeszłym roku nabyliśmy między innymi dwie bardzo zmodernizowane kebaje z Indonezji, bo tu właśnie kebaje. Do Indonezji, już mówię co to takiego kebaja. Rzecz jest z tym, że w Indonezji proces islamizacji kraju, który ładnych kilka wieków trwał, pierwsze przejawy to jest wiek XIII, ale tak naprawdę o takiej silnej islamizacji większości obszaru dzisiejszej Indonezji, bo to wtedy nie było przecież jedno państwo, możemy mówić od wieku XVI. I jednym z tego przejawu było właśnie stopniowo coraz większe zakrywanie ciała, zresztą nie tylko w ubiorze kobiecym, ale w męskim też. Bo, tu taka dygresja, że o tym się często zapomina, że Koran nakazuje skromność ubioru obu płcią, nie tylko kobiet. I tu już mamy kwestię interpretacji, która w każdej chyba kulturze jest zwykle bardziej życzliwa i mniej restrykcyjna wobec płci męskiej. Natomiast tam się też wyraźnie mówi, że mężczyźni powinni się zakrywać, nie obnażać bez potrzeby, że nie powinni nosić jedwabiu, bo to jest nazbyt luksusowe i delikatne dla mężczyzny, że nie powinni się zdobić przesadnie. Złota nie mogą nosić. Wykładnie
dokładnie są takie już późniejsze też zresztą fatwy, że co tam powinno być zakryte, nie powinni nosić odkrytych również kolan, na przykład długie spodnie i z tym jest bardzo różnie. I tak naprawdę to wcale nie są kwestie nakazów ściśle religijnych, tylko obyczajowych. To, że widuje się na ulicy nawet w krajach europejskich kobietę muzułmankę, która idzie zakryta bardzo szczelnie oprócz twarzy i towarzyszący jej mąż, który idzie sobie w klapkach i spodenkach. Tak naprawdę.